W 2019 roku Zabrze wydało na inwestycje drogowe 32 miliony złotych. W ramach tych środków przebudowano m.in. ulicę Piłsudskiego, a na skrzyżowaniu z Roosevelta powstało rondo. A to dopiero początek. Drogowych planów na najbliższe lata w mieście nie brakuje. Powstać ma ulica Nowohagera, łącząca Biskupicę z Zaborzem, a także przedłużenie Alei Korfantego. Zakończone zostały zasadnicze prace projektowe w ramach budowy przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od ulicy Hebeliusza do ulicy Tarnopolskiej. Budowa przedłużenia Alei Korfantego służyć będzie lepszemu skomunikowaniu i udrożnieniu ruchu na odcinku północ-południe oraz odciąży w ten sposób centrum miasta. W ramach realizacji tej inwestycji powstanie nowy odcinek drogowy, ale również powstanie obiekt mostowy nad jezdnią ulicy Świętego Wawrzyńca, powstanie oświetlenie uliczne, zatoka autobusowa, ekran akustyczny, czy w końcu ciągi rowerowe czy piesze. Powstaną też dwa ronda turbinowe, takie jak w tym roku powstały w okolicach stadionu, tak więc myślę, że będziemy mieli znowu do czynienia z bezpiecznym odcinkiem drogowym w Zabrzu. Pierwsze samochody przejadą nową trasą już w 2023 roku. Przed nami jeszcze ogrom pracy, ale myślę, że to ważne, że rozpoczynamy działanie, na które mieszkańcy miasta wiele lat czekali. Przetarg na wykonanie robót ma zostać ogłoszony w połowie przyszłego roku.